Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Na prośbę właśnie nagrywam dla was film, w którym będziemy farmić na Northrend. Tak, dokładnie. Praktycznie zero wymagań, spoko kasa, ale już wszystko po kolei tłumaczę. Na początek musicie wiedzieć, że trzeba farmić magię. Ale przecież powiedziałem, że zero wymagań, no to proszę, już trzeba mieć magię. No właśnie, spokojnie, można sobie to zrobić na Class Trialu. Także nie ma problemu, na samym końcu tego filmu będziecie mogli zobaczyć taką pokazówkę, jak zrobić właśnie triala, jeżeli ktoś nie wie. No a jeżeli już się go zrobi, no to jak się właśnie dostać na Northrend. Ale okej, teraz zacznijmy od tego, że tą książeczką, tym przedmiotem jest książka, która właśnie mag może sobie zmienić swojego polimorfa z owcy w misia polarnego. Taki ciekawy bajer i kosztuje u mnie przynajmniej na Burning Legionie 18 tysięcy. Cena, powiedzmy, spoko, mogła być troszkę lepsza i zakładam, że na waszych niektórych serwerach będzie o wiele wyższa, ale okej. I zajęło mi to około 17 minut, jest to moja druga książka, jaką zdobyłem, bo kiedyś jeszcze wcześniej również to farmiłem i wtedy zajęło mi to, jak dobrze pamiętam, 20 minut, także 18 tysięcy, 20, 15 minut to jest bardzo dobry wynik. Ale już was przestrzegam przed jedną rzeczą. Mianowicie jest to taki przedmiot, że tak powiem, luksusowy, tak? To nie jest coś, co ludzie będą chcieli kupywać masowo, tak? Musicie pamiętać, że to jest coś takiego jakby transmog. Ale już tłumaczę. Idźcie sobie tutaj, spróbujcie, zdobądźcie sobie jedną książkę, wyślijcie ją na swojego bankiera i tą postać zamknijcie. Nie, w ogóle nie farmcie większej ilości tych książek, ponieważ sprzedaje się ona stosunkowo wolno. Może to zająć 2 tygodnie, może to zająć miesiąc, wiadomo. Ale mimo wszystko moim zdaniem fajnie jest taką książeczkę mieć. Zawsze to wiecie, poszerzacie swój asortyment i zwiększacie szanse, że te właśnie przedmioty, któreś tam rzadkie, się sprzedadzą. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką książeczkę w swojej kolekcji mieć i spokojnie, niech ona sobie tam leży na auction house, niech czeka, aż się sprzeda, nie ma problemu. Teraz tak, jak widzicie tutaj w tle, ja sobie tu już biegam i te miśki zabijam, bo to właśnie z nich można tę książeczkę zdobyć. Dzięki właśnie makro, którego jeszcze nie widzicie, ale na pewno jest pod filmem, można stargetować te misie i zabić. Więc bardzo polecam, żebyście sobie go używali, bo czasami nie widać tych miśków. One się gdzieś tam za drzewem kryją, a to makro tak czy owak potrafi je stargetować. I wtedy widzicie taki czerwony pasek nawet gdzieś przez krzaki, przez drzewa, także jesteście w stanie zlokalizować, gdzie ten misiek jest. Dodatkowo tutaj pokazuję wam teraz mapę. Grubą, żółtą linią zaznaczyłem taką jakby trasę główną, którą ja przelatuję. Ale jak widzicie, jest ona pokreskowana takimi cieńszymi kreseczkami żółtymi. To oznacza mniej więcej tyle, że macie możliwość, że spotkacie właśnie w tym całym obszarze zaznaczonym również miśki, więc no, nie musicie się ograniczać tylko do tej grubej, żółtej linii. Najlepiej sobie lećcie i spamujcie właśnie tym swoim makro. Więc właściwie to tyle w tym filmie, jest to bardzo proste i nie ma co tu za wiele tłumaczyć, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja teraz przejdę do krótkiego filmiku, w którym jeszcze pokażę, jak tą postać zrobić i jak dostać się do Dalaranu tego starego. Więc zapraszam wszystkich zainteresowanych, a ci, którzy wiedzą, jak to zrobić, to ja się już z nimi żegnam. Dzięki serdeczne za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Dobrze, więc jak widzicie, jesteśmy w menu tworzenia postaci, więc klikamy sobie postać, zaznaczamy, że ma to być mag, frakcja obojętnie jaka oczywiście, mag, i klikamy, żeby to był level 100. Następnie pojawiamy się na statku i klikamy Hearthstone. Z tego Hearthstone'a wybiegamy przed miasto i tam rozmawiamy z takim, w tym przypadku orkiem, i on przenosi nas do Dalaranu, ale już tego nowego. Będąc w nowym Dalaranie natomiast,
musimy biegnąć do teleportu, który nas przeniesie na Pandarię. No i znowuż, będąc na Pandarii, biegniemy do teleportów i dopiero przenosimy się na stary Dalaran do Northrend. Więc to właściwie tyle. Jesteście teraz w Northrend, możecie sobie już tam lecieć i te mobki pozabijać. Jeszcze wam powiem, że jeżeli wybraliście postać Trial, no to paski z czarami macie praktycznie gołe. No i jeżeli nie chcecie wam przekładać tych czarów na pasek, to możecie sobie po prostu zmienić specjalizację i wszystkie czary ładnie zostaną wam rzucone na pasek. Więc to wszystko w tym filmie. Dzięki również za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, że się przyda i do zobaczenia następnym razem. Cześć!